Siemanko, Damian z tej strony i opowiem Wam historię. Nieraz i nie dwa na grupach skupiających się na treningu siłowym spotkałem się z pytaniami w stylu. Boli mnie łokieć, bark, pięta, powieka czy coś w tym stylu. Czy się ktoś z tym spotkał? Jak to wyleczyć? Przyznam Wam szczerze, że sam naderwałem dwugłowy ramienia na początku tego cudownego roku 2020. A i wcześniej zdarzały się większe albo mniejsze kontuzje. Oczywiście nie ma złotego środka w tej kwestii, ale postaram się Wam wskazać ogólne kroki, jakie należy podjąć tuż po wystąpieniu kontuzji i w trakcie rekonwalescencji. Nadal to będzie bardzo ogólne, ale zmiennych jest tyle, że odcinek trochę potrwa. Spis treści macie w opisie wraz z odnośnikami. Zarówno temat odcinka, jak i pomysł na ten spis treści, to, to są dane z waszych komentarzy, także piszcie jak najwięcej, choćby to miał być głupoty, a nuż z tego zrobię jakiś odcinek satyryczny. Także zaczynamy! Dzień. We'll be right back. Diagnoza. Jak sobie wejdziecie na kanał agresywnego Wojtka i przeskrolujecie troszkę, to natrafi natraficie na taki ciekawy odcinek, właśnie związany z tymi pytaniami na Facebooku, że kogoś coś tam boli i proszą o poradę przez internet. Oczywiście jest to absurd totalny. Z racji tego, że bardzo, bardzo rzadko się zdarza osoba, która miała dokładnie to samo i jest w stanie wskazać akurat takim em, fartownym trafem, to, że y, coś akurat tam nie działa. Y, zacznijmy od tego, że objawy to są objawy, ale przyczyny to jest czasami zupełnie coś innego. Z racji tego, że nasze ciało jest bardzo skomplikowane i jeżeli nas na przykład boli bark, to niekoniecznie musi być to bark. Ja sam y, odkryłem taką sytuację, że y, w momencie kiedy porozciągałem sobie głowę długą bicepsa, akurat tego zdrowego w lewej ręce, y, to bark y, przestał boleć. Biceps jest jednak mięśniem dwustawowym. Długa głowa bicepsa się zawija. Na łopatkę i nie tylko zgina ramię, ale również prostuje ramię. Prawda? Przyciąga je do góry. Eee, także to nie jest takie oczywiste. Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką musicie zrobić, w momencie, jeżeli występuje jakiś ból, który Wam uniemożliwia ćwiczenie i eee, Albo jeżeli jesteście pewni, że coś się zerwało, albo coś się naderwało, albo że jest jakiś uraz stawu, najważniejszą rzeczą jest diagnoza. Co w tym momencie zrobić? Przede wszystkim znaleźć odpowiedniego specjalistę. Badania diagnostyczne w kierunku wykrycia jakiejś kontuzji, to nie jest tylko pomacanie przez fizjoterapeutę, czy tam jakieś testy e, robione przez fizjo. E, moim zdaniem przede wszystkim powinno się iść do lekarza, zrobić sobie USG, jeżeli trzeba to RTG także rezonans tak, w niektórych miejscach można zrobić rezonans jednej kończyny jeżeli akurat macie problem na przykład z łokciem ale to też nie jest takie nie jest takie jasne bo też miałem na przykład problemy z oboma łokciami, a okazało się, że wystarczyło otworzyć klatkę piersiową prawda, poluzować parę mięśni i był, był spokój, także szukajcie dobrych Specjalistów. Specjalistów, którzy się specjalizują w jakichś częściach ciała. Jeżeli macie problem z ręką, szukajcie jakiegoś chirurga, który się specjalizuje w chirurgii ręki. To jest kluczowe. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o takie pochopne działania, jak na przykład coś ci się stało, nagle dobra, leć na ojom już w tej chwili. Znajdź najpierw szpital, w którym jest dział albo specjaliści, którzy się w danej dziedzinie specjalizują. Bo możesz trafić na szpital, w którym na przykład nie ma akurat jakiegoś chirurga od rąk. Jest to taki chirurg ogólny, może się specjalizuje w czymś innym, nie wiem, kurwa, w łopatce, w plecach, w kręgosłupie, a na temat ręki ma takie bardzo pobieżne. Yy, ma taką pobieżną wiedzę. Widzicie, to jest tak skomplikowane, że nawet lekarze, którzy się pół życia szkolą, yy, mają jakąś specjalizację w konkretnej rzeczy, więc warto sobie wygooglać, poszukać, pogrzebać trochę głębiej, spędzić, to nie jest dużo, naprawdę spędzić tą godzinę, czy półtorej godziny na znalezienie odpowiedniej placówki, gdzie Cię zdiagnozują. I to jest ważne. Ja sam po tym urazie na początku roku szukałem paru specjalistów. Byłem u dwóch chirurgów, dwóch ortopedów, przepraszam, prywatnie. Obaj stwierdzili, że mięsień jest zerwany zupełnie, ale dopiero trzeci ortopeda, który się specjalizował akurat w chirurgii ręki, Stwierdził, że to nie jest takie pewne, i żebym najpierw zrobił RTG. Znalazłem sobie miejsce, gdzie można zrobić, e, przepraszam, nie RTG, cofam e, nie RTG, tylko rezonans magnetyczny. Nie wiem, czy się nie pomyliłem w tym momencie, tak rezonans rezonans magnetyczny RTG to jest rentgen on w ogóle nic nie pokaże jeżeli chodzi o zerwane mięśnie ale może na przykład pokazać jeżeli chodzi o złamania kości albo jakieś przemieszczenia także jak najbardziej nie chcę się w tym bardziej zagłębiać w każdym razie udało mi się zrobić rezonans magnetyczny prawej ręki i co się okazało było le, lekkie na, naderwanie przyczepu dalszego e, mięśnia dwugłowego ramienia no i tam parę tych no trochę tych e, włókien mięśniowych zostało naderwanych przez to mój biceps jest e, lekko skrócony niemniej jednak nie jest to e, uraz e, operacyjny tak, w momencie, jeżeli bym po prostu poszedł gdzieś, gdzie operuję bicepsy i mają z tego hajs, no to mógłbym się wpakować w bardzo kosztowną operację, na, której, na którą nie miałem hajsu po prostu. I. Yy... No i nie wiadomo, co by z tego wyszło, tak? No, otworzyliby mi rękę, okazałoby się, że biceps nie jest może cały, ale nie jest operacyjny i by mi to zaszyli, to było wszystko. A po co? Po co? Najważniejsza jest odpowiednia diagnoza. Tak samo w innych przypadkach. Bolą Cię plecy, to wcale nie znaczy, że musisz mieć rozjebany kręgosłup. Może być to jakaś dysproporcja mięśniowa, cokolwiek, no... Kombinujcie, pytajcie przede wszystkim ludzi bardziej doświadczonych, pytajcie ludzi, którzy mieli z tym styczność. Ale nie na, na grupach w y, ciemno, tylko osoby, o których wiecie, że mieli, że mieli taki problem. Na grupach ewentualnie można oczywiście zapytać o odpowiedniego lekarza y, albo jakiegoś fizjoterapeutę w stylu, że boli mi ręka, to i to mi się stało, robiłem to i to. Dajcie mi znać, koledzy, czy znacie jakiegoś specjalisty, który akurat się yy, który akurat potrafi naprawiać tego typu części ciała. I sama diagnoza, co się konkretnie stało, to nie jest wszystko. Fajnie jest, aby yy, po danej diagnozie, na przykład u lekarza, i z tymi wynikami na przykład rezonansem i, i tak dalej, i z tymi wynikami do fizjoterapeuty, ale takiego, takiego fizjoterapeuty, który nie specjalizuje się po prostu w wałkowaniu ludzi, w rozbijaniu ich mięśni, czyli tak zwanego masażysty. Nie? Fizjoterapeuci nie lubią takiego określenia. To są ludzie, którzy potrafią analizować struktury ciała i Wskazy, dawać wskazówki, tak? Więc dobry fizjoterapeuta Wam stwierdzi, dobra, stało się to i to, więc w tym momencie powinieneś robić to i to, tak? E, czy tam załóżmy w dalszym kierunku, żeby zrehabilitować daną partię ciała, robimy kolejne rzeczy, i tutaj e, przechodzimy płynnie do punktu drugiego. Aktywność fizyczna. Dokładnie, nawet ciężkie kontuzje nie wyłączają nas całkowicie z aktywności fizycznej. O co mi tutaj chodzi? Zaraz po urazie, kiedy jesteśmy zdiagnozowani, kiedy zostały podjęte odpowiednie środki jakieś zabiegi, jeśli jest to potrzebne, tak? Jeżeli nawet macie nogę w gipsie. To warto jest się ruszać. Eee, nawet nawet przejście na ten spacer z kulami, nie nadwyrężając tej nogi, prawda? Czy jak w przypadku ręki, okej, okay, była zerwana, jest w szynie spoko, ale nie ograniczamy do zera aktywności fizycznej. Nie leżymy w łóżku, nie modlimy się o cud, ponieważ to tylko sprawi, że nasze ciało będzie osłabione. Wiadomo, że w takich przypadkach, kiedy nie jesteśmy w stanie już dźwigać wielkich ciężarów, to e, trochę te mięśnie osłabną, ale nie należy doprowadzać do sytuacji, kiedy oklapniemy całkowicie. E, nawet taka aktywność e, aerobowa, delikatne spacery, robienie ze sobą cokolwiek, e, to, to, to sprawia, że przede wszystkim wspomagamy krążenie krwi w naszym organizmie. Yy, jesteśmy w stanie dostarczyć do poszczególnych tkanek więcej substancji odżywczych, witamin itd. itd. Yy, to nie jest tylko to, bo po jakimś czasie, wiadomo, jesteśmy już w stanie ruszać uszkodzoną kończyną czy tam kręgosłupem. Wiadomo. Należy podjąć re rekonwalescencję, rehabilitację. Tak? Zaczynamy od planów naprawczych. Dobrze się jest konsultować w tym momencie właśnie z ogarniętymi fizjoterapeutami czy fizjotrenerami. Fizjotrener to jest fizjoterapeuta, który też trenuje osoby na siłowni. Moim zdaniem bardzo fajna opcja, ale też no, to, że ktoś ma papier fizjoterapeuty nie znaczy, że już od razu wszystko wie. Tak szukajcie ludzi, którzy są e, polecani przez e, dobrych fachowców, szukajcie osoby, które e, znają się na rzeczy i które można zweryfikować w jakiś sposób. W każdym razie e, aktywność fizyczna jest kluczowa. E, Powiem Wam taką ciekawostkę, bo to nie jest tak, że ja całe życie trenowałem siłowo i byłem związany ze sportem. To, to się pojawiło w moim życiu bardzo, bardzo późno. Były takie czasy, kiedy po prostu sobie. Pracowałem i cała moja aktywność fizyczna skupiała się na pracy, ewentualnie na jakichś spacerach i to tyle. I e, raz miałem tak, że miałem uszkodzone kolano, dosyć mocno, pojawił się poważny obrzęk. Przez jakiś czas chodziłem ze sztywną nogą, ponieważ byłem kurwa debilem jebanym i e, nie pomyślałem sobie, że warto by sobie to ogarnąć, a tak naprawdę jedna już wizyta u specjalisty u e, Lekarza, właśnie, który się zajmował tymi rzeczami, sprawiła, że ja w ogóle zacząłem ruszać tą nogą. Po prostu zmusiłem się do tego, żeby tą nogę zginać, a wcześniej chodziłem jak ten herflik ze znanego starego serialu Alo Alo. Także. Na początku było to, a potem, e, potem poszedłem na siłownię i zacząłem robić kulawę, bo kulawę, ale jednak przysiady ze sztangą i, i ta noga mi się zaczęła całkiem zginać. Z, odkryłem, że trening oporowy e, przyniósł mi zdecydowanie lepsze efekty niż wszystkie leki, które wcześniej brałem. Więc zaraz po diagnozie... Najważniejszą rzeczą jest odpowiednie używanie swojego aparatu ruchu. W pierwszej kolejności robię cokolwiek, żeby pobudzić yy, krążenie, żeby napompować substancje odżywczych do swoich tkanek, a potem jak już jesteśmy w stanie choć trochę ruszać tymi nogami, rękami, czy co tam nam się uszkodziło, no to trzeba nimi ruszać yy, w taki sposób, w jaki one zostały zaprojektowane. Oczywiście odradzam jakiegoś takiego szarżowania. Jak już mówiłem, diagnoza jest rzeczą kluczową. Jeżeli coś Wam się naprawdę bardzo poważnie stało, no to w ogóle nie powinniście tego słuchać. Tylko zapierdalać w tym momencie do odpowiedniego lekarza jego słuchać, bo to jest osoba, która się na tym zna i która przerobiła tysiące przypadków, a nie jakiś random z internetu. Ja wam tylko. Yy, ja wam tylko daję wskazówki na podstawie tego, co mi się wydarzyło, oraz na podstawie tego, co się wydarzyło moim znajomym, oraz na podstawie tego, czego się na, naczytałem w internecie, a tej patologii niestety jest za dużo. I teraz tak, zakładając, że trening, czy tam ogólna aktywność fizyczna jest kluczowa, właśnie w procesie rekonwalescencji i pozwala nam chociażby, właśnie wtłoczyć od, odżywcze substancje do naszych uszkodzonych mięśni, ścięgien i tak dalej, to przechodzimy płynnie do trzeciego punktu. A trzeci punkt to dieta. Czytam odżywianie. No dobra, jeżeli już mówimy sobie o diecie, w ogóle nie lubię tego słowa. Od diety są dietetycy. Ja mogę co najwyżej dać wskazówki odnośnie odżywiania. Ehm, jakie są priorytety w tej kwestii. Zacznijmy od bilansu kalorycznego. Warto jest się trzymać raczej takiego zera kalorycznego, delikatnego plusu. W momencie jeżeli jesteśmy uszkodzeni, to na pewno nie chcemy się zagładzać. Na pewno nie chcemy robić redukcji tkanki tłuszczowej jakiejś hardkorowej, ponieważ Taka sytuacja to jest dodatkowy stres dla naszego organizmu. Oraz yy, może doprowadzić do różnych niedoborów w naszej diecie, więc raczej zero kaloryczne. Też yy, nie jestem skłonny, żeby, yy, żeby ktoś szedł w tą stronę: że, że okej, okay, mam rozwaloną rękę, to teraz będę jadł jak najwięcej, żeby tą rękę odbudować. To nie tak, niestety to nie tak. Każdy organ ma swoje tempo regeneracji. Nie przyjmie za dużo pożywienia, nie przyjmie za dużo budulca, przyjmie tyle, ile jest w stanie przyjąć, ile pozwoli mu nasze ciało. Cała reszta pójdzie w tłuszcz, i naprawdę nikomu nie życzę tego żeby wyszedł ze szpitala załóżmy albo, albo wrócił na siłownię 30 kg cięższy no bo stwierdził że jak będę wpierdalał 5 schabowych zamiast jednego to szybciej wyzdrowieje niestety tak to nie działa raczej skupiamy się nad tym żeby trzymać bilans kaloryczny w miarę no taki zerowy bilans kaloryczny to, jak go utrzymać, to już znajdziecie w innych filmach na innych kanałach. Dalej, raczej białko wyżej. Tak. Nie, chcę, nie chcę tutaj mówić jakichś pewników, ale wydaje mi się, że między 1,5 g na kilogram masy ciała, a 2 g to będzie ok, no to są już takie ilości jakie przyjmuje zwykły człowiek y, idący na siłownię i chcący zbudować masę mięśniową czy tam chcący zredukować, w każdym razie tego białka jest odpowiednie y, są odpowiednie ilości liczymy ich ze, y, liczymy to białko z y, każdego źródła oczywiście można troszeczkę y, proporcje zmienić jeżeli na przykład y, na przykład mamy problem ze stawami, no i tego kolagenu może być wtedy trochę więcej w diecie, wybieramy takie produkty, które kolagen mają. Nie mówię tutaj o suplementacji, do tego przejdziemy później, ale białko w miarę wysoko, czy w miarę, tak myślę, że do 2 gramów na kilogram masy ciała max, oraz Zerowy albo delikatnie plusowy bilans kaloryczny. Co jeszcze? Dobór składników. Skupiajmy się na nisko przetworzonych produktach, które nam służą. Jeżeli po czymś się czujecie źle, nie jedzcie tego, jedzcie świeże produkty, dużo warzyw i owoców, im więcej wpompujecie w siebie. Substancji odżywczych, takich właśnie jak mikroelementy czy e, witaminy z samego pożywienia, tym moim zdaniem lepiej. Na pewno unikałbym diety śmieciowej, e, i tutaj do diety chciałbym podciągnąć również używki. O ile kawa nie musi być zła, to jednak fajki, alkohol, dragi, wyrzucamy. Zupełnie ze swojego życia w czasie rekonwalescencji, zwłaszcza to znaczy o dragach się nie wypowiem, bo akurat ciężko u mnie zwiedzam na ten temat, ale jeśli chodzi o alkohol, co sprawdziłem na sobie, to on bardzo, bardzo mocno spowalnia regenerację, generuje dodatkowe stany zapalne, dodatkowe problemy zdrowotne, więc nie polecam. Jak sobie coś rozjebaliście i bardzo wam zależy na tym, żeby wrócić do, tego, do tej sprawności, nie tykamy alkoholu, wiem, że to jest kuszące, bo, bo jednak człowiekowi się robi smutno, jak sobie coś zerwie, nie? ale to, to nie jest droga, to nie jest droga do wyjścia. Skupcie się na konkretach. A skoro już powiedzieliśmy sobie na temat aktywności fizycznej oraz diety, to warto przejść do tej właściwej regeneracji. Punkt czwarty: sen. No tak, generalnie w trakcie snu dzieją się przeróżne procesy regeneracyjne nie tylko chodzi o tkanki mięśniowe, czy też tkanki stawowe, czy kości, ale także mózg. Dbajcie o swój układ nerwowy, ponieważ on steruje całym naszym ciałem. Co chciałbym powiedzieć na temat snu? Jedni mówią, że trzeba spać tyle i tyle godzin, inni tyle i tyle. Moim zdaniem trzeba spać optymalnie. Każdy ma troszeczkę inną, inne zapotrzebowanie na sen, ale również ono się zmienia w momencie, jeżeli jesteśmy chorzy albo kontuzjowani. Więc tak na początek, domyślnie, przeznaczcie sobie te 8 godzin na sen. Ja wiem, że niektórzy śpią po 5 godzin jest zajebiście, ale naprawdę na początek, Przeznaczcie sobie te 8 godzin, połóżcie się odpowiednio wcześniej, pół godziny przed położeniem się spać. Wszystkie światła wyłączone, komórki nie ma, komputera nie ma, nie ma żadnej stymulacji światła niebieskiego. Może nawet wcześniej, jeżeli jesteście w stanie, przewietrzcie sobie pokój i kładźcie się spać. Ja też przetestowałem właśnie na sobie samo właśnie takie odcięcie od wszelkich elektronicznych narzędzi kilkadziesiąt minut przed snem. I powiem szczerze, że lepiej mi się śpi. Na jakość snu może wpływać wiele czynników, nie tylko właśnie komputery, komórki, sztuczne światło żarówek. Czy też jakieś hałasy, na to może wpływać na przykład kondycja naszego układu oddechowego, jeżeli ktoś ma katar, jakieś takie właśnie przypadłości związane z oddychaniem, zapalenie zatok, cokolwiek. To przeszkadza. Przeszkadza w oddychaniu. Oddychanie jest kluczowe. Yy, ogarnijcie to, idźcie do lekarza, jeżeli macie takie problemy, ogarnijcie to, bo to po prostu będzie Wam zaburzało sen. Yy. Także dograjcie sobie dietę z tym snem, tak żeby Wam ta dieta nie, prze, nie przeszkadzała w odpowiedniej regeneracji. Jeżeli zjecie coś ciężkiego bardzo późno i potem ciężko jest wam zasnąć, to też raczej tego unikajcie. Sen jest kluczowy, sen jest bardzo ważny i w większości przypadków dopiero w momencie kiedy człowiek się rozpierdoli, to ten sen docenia. Także szanujcie sen. No i ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, która jest mega zajawką na przeróżnych grupach dyskusyjnych, rzecz, która jest po prostu dla niektórych osób kluczowa, czyli punkt piąty suplementacja. Tak, teraz będziemy gadać o tych wszystkich magicznych suplementach, o których chcieliście usłyszeć. Przynajmniej niektórzy z Was. Powiem Wam tak. Sam, jeśli chodzi o suplementy, no to mam z nimi mega dużo do czynienia. Bardzo często przeglądam badania naukowe i tak dalej, i tak dalej, prawda? Żygać mi się chce. E, czasami, e, jeżeli słyszę albo czytam pytania na ten temat, że jaki najlepszy suplement na naprawę stawów? Suplement to jest tylko dodatek. Powiem Wam uczciwie, suplement w samej swojej nazwie ma to, że to jest tylko dodatek to jest uzupełnienie. Jeżeli. E, nie macie ogarniętej odpowiedniej rekonwalescencji, odpowiedniego treningu naprawczego, jeżeli nie macie zdiagnozowanych problemów oraz nie macie jakoś pod kontrolą diety nie mówię, żeby była dopięta na milion procent. Niech będzie ona pod kontrolą, żebyście wiedzieli, czego wam brakuje. Wtedy to sobie dołożycie z suplementów. Tak? Jeżeli wiesz, że Twoja dieta jest uboga w białko, wrzuć sobie tą WPC zajebiście, smacznego. Ale jeżeli wpierdalasz trzy świnie dziennie, to ci to WPC nie jest potrzebne. Na tej zasadzie, tak. Jeżeli e, jesz zdrowo, kulturystycznie, ale na przykład unikasz tłustych ryb, jak na przykład łosoś, i e, wiesz, że kwasów omega-3 w Twojej diecie. Brakuje, bierz sobie kapsułki z omega 3. Śmiało. Jeżeli twoja dieta skupia się na tym, że jesz tylko kurczaka z ryżem i yy, yy, produkty odzwierzęce, jakie dostarczasz do swojego organizmu, są bardzo ubogie w kolagen, kup sobie dobry kolagen z jakiejś z, z sprawdzonej firmy i sobie go stosuj. Oczywiście poza uzupełnieniem diety to też są niektóre suplementy, prawda, substancje, które są klasyfikowane jako suplementy, ale siłą rzeczy nie są takim stricte uzupełnieniem, no bo na co dzień ich nie jemy w ogóle, jak na przykład niektóre zioła, tak, ashwagandha, no Ciężko jest stwierdzić, że uzupełnię sobie dietę w ashwagandę, bo jem za mało aszwagandy w sałatkach. No, no nie. No to jest taki dodatek, tak? E, w momencie, jeżeli masz za dużo stresu spowodowanego właśnie kontuzją, możesz sobie zajebać aszwagandę, spoko. Jeżeli załóżmy... Mm, masz za duże stany zapalne, możesz się wspomóc jakimś suplementem, który te stany zapalne trochę znosi, tak? Ale to cały czas, w momencie, jeżeli jesteś człowiekiem chorym, powinno być pod kontrolą specjalisty, pod kontrolą lekarza, w konsultacji z odpowiednim specem. Ja wiem, że to jest ciężkie, wiem, że NFZ i tak dalej, no ale ja nie jestem lekarzem i nie mogę Wam powiedzieć, że byku bierz sobie MSM i będzie dobrze, albo byku weź sobie kurkuminę z piperyną i stany zapalne Ci zejdą. No, nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Badania badaniami, ale ja nadal nie mam wykształcenia medycznego i nie będę brał odpowiedzialności za to, co Wy sobie tam dorzucicie do diety. Zwłaszcza, że to jest nadal. Tylko dodatek, podkreślam to po raz kolejny, mimo że powinno mi zależeć na tym, żeby suplementy się fajnie sprzedawały, to to jest tylko dodatek. Z głową, czytajcie, edukujcie się, a teraz przechodzimy do podsumowania. No, i zajebiście, jeśli dotrwaliście do końca, bardzo Wam dziękuję. Eee, I teraz, takie małe podsumowanie. Spójrzmy sobie na całość tego, co stworzyliśmy w danym odcinku. Mamy diagnozę, aktywność fizyczną, dietę, sen i suplementację. No, diagnoza jest jednorazowa w momencie, jeżeli macie jakiś problem, ale to jest rzecz, która jest istotna w każdym aspekcie treningu siłowego, bo diagnoza naszych słabych ogniw, czy też braków w mobilności, stabilności, kontroli motorycznej, czy też braków w kontrolowaniu naszego wzorca ruchowego. Jest kluczowa do tego, żeby rozpisać odpowiedni plan. To już powtarzałem w wielu odcinkach i to będę pewnie powtarzał jeszcze w innych. Niemniej jednak, zobaczcie sobie na taką jedną rzecz. Eee, macie kontuzję, która Was wyłącza z regularnych treningów, ale mimo wszystko. Przeznaczacie regularnie czas na aktywność fizyczną, która Wam pomoże. Jesteście w stanie prowadzić dietę, która jest pomocna w tym, żeby wyjść z kontuzji. Jesteście w stanie wygospodarować sobie odpowiedni czas oraz warunki na to, żeby się dobrze wyspać. Oraz regularnie przyjmujecie suplementy, które akurat w tym momencie Wam są potrzebne. Co to Wam daje? To Wam daje nawyki, które pomogą Wam rosnąć i stawać się silniejszym w kolejnych etapach Waszego rozwoju. To są rzeczy, które, mimo że nie trenowaliście, to Wam pomogą w tym, żeby być jeszcze lepszym. Kolejnego dnia. Wiem, że to brzmi troszeczkę jak jakieś takie pierdolenie motywacyjne, no ale niestety działa. Niestety albo stety, stety dla nas. Po prostu, im więcej czegoś robisz, tym jesteś w tym lepszy. Nawet jeśli leżysz w łóżku, to możesz przytrzymać Michę. A to jest ważne. Z tym was zostawiam. Zajrzyjcie sobie do opisu. Tam jest oczywiście spis treści oraz inne informacje. Piszcie komentarze. Piszcie do mnie, jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś konsultacjami. To tyle. Na razie, cześć.